O. I teraz się ich pozbędziemy łatwo, łatwiutko. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, jednego się udało nam pozbyć. Tyle dobrze. Strasznie nie lubię tych czaszek, które z tej wody tutaj właśnie się pojawiają. Nie lubię za bardzo. Tutaj w ogóle niepotrzebnie się ślizgam. Richter. Kurde. To trzeba fajnie tak wskoczyć. O. No to jest właśnie przesrane. Nie wiem, czy ja tutaj coś źle robię, czy to jest na zasadzie takiej, że ja muszę po prostu tutaj kontrolować Richterem na prawo i na lewo. Autentycznie przestaje mi się to podobać. Okej. No, po co ja w ogóle skaczę? O! O to chodziło. Dobra, teraz jesteśmy bezpieczni, powiedzmy. Ale żeby mieć checkpointa, z tego co pamiętam, musimy na dół zejść. A, i tak, zawalczyć z tymi, z tym oto ziomkiem. O Jezu, kurczak tam jest, fuck. No, mamy checkpoint. Chociaż... A, przejdźmy se tędy. Dobra, on sobie zginął już. O, kurczak. To się przyda. No, a tego bym nie przeżył już. Game over. Który to już raz, to już chyba z 50 razy to widzę. Serio, nie mogę już patrzeć na ten napis. Szkoda, że musimy znowu wszystko od zera zaczynać. Bo to by było o wiele lepsze, gdybyśmy mieli jakiś tutaj, nie wiem, już checkpoint. Dobra, jedno życie jest w zapasie. I jedziemy w pojedynek. Pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze. To tutaj górę mamy oczyszczoną. W razie co, gdyby stan życia był krytyczny. I teraz będziemy mogli zrobić coś takiego. Tutaj się będziemy mogli rozprawić. Dobrze. O to chodziło. Cztery, pięć, sześć. Dobra. Zginęła już ta sobie zbroja.
Dobra. Teraz możemy pójść do góry i po mięsko iść. Bo stan HP jest krytyczny. Albo naszego zdrowia. O. Świetnie. Dokładnie. Tak. Zajdę z nim. Dobra, tego mogliśmy sobie od dołu pocisnąć. I chyba to już są wszyscy wybici. O, i dodatkowe życie mamy. Super. Przyda nam się. Tak, wszyscy są wybici. Już tutaj nikogo nie będzie. Nawet jak spadnę na dół, to się nic nie stanie, ponieważ po prostu nie ma tutaj żadnej przepaści ani nic. Po prostu nic się nam nie stanie i tyle. A, no może jeszcze poza tym typem. No ale to go też możemy z topora pocisnąć, wciskając strzałkę do góry na D-padzie i kwadrat, więc nie jest to żaden problem. A, no i oczywiście zapomniałem mówić tutaj o aspektach graficznych, tak więc myślę, że dla nikogo nie będzie zdziwieniem to, że powiem, że te poziomy graficznie ładnie wyglądają. Myślę, że dla nikogo to nie będzie zdziwienie. Dobra, teraz lecimy tutaj do góry. I musimy tutaj skoczyć, dokładnie. I potem tutaj. I jesteśmy na drugiej stronie. Prosta droga do ducha Shafta, który czeka na nas tutaj. Ta woda jest do dupy. Słaba. Przydałby się tutaj kurczak, który by uzdrowił mnie chociaż w minimalnym stopniu. No ale dobra, nie będę narzekał. Będę się cieszył z tego, co mam. A czy z tego, co nie mam. Dobra. Niestety nie mam tutaj żadnego Grand Crossa ani nic, więc będę musiał sobie tak poradzić. O, i widzicie teraz tego ducha Shafta, ponieważ on nie miga. Ogólnie speedrunnerzy są w stanie bawić się z tym duchem Shafta. To tyle się dowiedzieliście. Speedrunnerzy są w stanie bawić się z tym Shaftem jak z tym. Wiecie, odbijać go tak jakbyście grali w ping-ponga. Co jest zabawne bardzo. Niestety ja się nie bawię w speedruny, więc mi się to prawdopodobnie nigdy nie uda, no ale próbować zawsze można. Dobra. Teraz pytanie, czy on będzie migał, czy nie będzie migał, bo na OBS-ie go nadal... Wcześniej go widzieliście, więc teraz zobaczymy, czy będziecie go widzieć. Dalej go będziecie widzieć, dobra. Bo pamiętam z Let's Play Gamera, że on jest w stanie migać normalnie, nie?
Okej. No, nie dałem rady tutaj. Ten Grancross by się przydał. Gdzie on jest? Czemu go nie mam? Albo ten topór, w sumie ten topór byłby też spoko sprawą. Dobra. Myślę, że dobrym planem będzie, że po prostu ja się skupię, się zamknę, a wy sobie posłuchacie muzyki. To myślę, że będzie dobry pomysł. No i teraz go nie widzicie na OBS-ie, co jest śmieszne.